Dzień dobry Państwu. Michał Pniak. Zieliński Piotr. Biokąt Polska. Dzisiaj jesteśmy ponownie w Lipowej, ale mamy koniec sezonu. Jesteśmy tuż przed zbiorami i w trakcie zbiorów, no w zależności od odmiany. Przypominam jeszcze raz, że jesteśmy w sadzie ekologicznym. Jabłka i rośliny wyglądają bardzo ładnie. Nie widać tutaj jakiejś większej presji ze strony parcha. Mimo że rok był trudny i różny, jeśli chodzi o ochronę, nie tylko w ekologicznych sadach, ale również w konwencjonalnych. Jeśli chodzi o szkodniki, też nie ma tutaj większej presji, ale ponieważ jesteśmy na koniec sezonu, to chcielibyśmy podsumować, jak to wyglądało, co żeśmy robili i jak to wyszło. Piotrze, jak ty to oceniasz? Znaczy, mogę się zgodzić z tym, że efekty ochrony mamy dobre. Różniłbym się co do presji, bo i ze strony parcha, i ze strony szkodników była bardzo duża. I wydaje mi się, znaczy może nie wydaje mi się, tylko możemy to już z dzisiejszej perspektywy ocenić, że jeśli chodzi o parcha, to ochronę przeprowadziliśmy w sposób skuteczny. No, miało oczywiście to wpływ na to kilka czynników, i sygnalizacja, i monitoring, i sprzęt, i środki, no i dość taka optymalna ilość sprzętu, która nam pozwala w te kilkanaście godzin w ciągu jednej nocy właściwie zrobić zabieg na całej powierzchni, no to nam daje taką przewagę, że jesteśmy w stanie się przed tym parchem uchronić. No i efekty możemy dzisiaj zobaczyć. Także jeśli chodzi o parcha, to uważam, że ochronę mamy nawet na poziomie konwencjonalnym, bo no, skuteczność jest rzędu 90-kilku%, także tu nie ma co nad tym się rozwodzić dużo. Jeśli chodzi o inne elementy, które nam i w zeszłym sezonie, i w tym nastręczyły dużo problemów i też były mocno kosztowne te zabiegi, to jest niestety owocówka jabłkóweczka, której presja po zeszłym sezonie nie zmalała, wręcz wydawało mi się, że w niektórych kwaterach, podsumujemy to oczywiście, bo mamy wszystkie dane. Z wszystkich pułapek mamy dane i mamy to wszystko policzone, także będzie moment, gdzie to wszystko będziemy podsumowywać, to sobie to podliczymy, ale nawet tak pobieżnie oceniając, to presję mieliśmy bardzo dużą, a i efekty ochrony uważam też są na bardzo dobrym poziomie, ponieważ uszkodzeń, to jeśli chodzi o uszkodzenia, to są rzędu 2-3%, także to jest, myślę, skuteczność nawet w konwencjonalnej ochronie. Z tym, że tutaj też, podobnie jak w tym parchu, kluczem do sukcesu był nie tylko środek, który jest oczywiście skuteczny, ale zastosowany w nieodpowiednim terminie, dawce, nieodpowiednim sprzętem, wiele się nie osiągnie, bo to nie panuje takie przeświadczenie, że jak już kupi się jakiś drogi środek, to on nie wiadomo, co ma zrobić. To się na skuteczność zabiegów i ochrony generalnie składa się kilka elementów, właściwie trzy. Termin zabiegu związany z właściwym jego wyznaczeniem, czyli z tym całym monitoringiem, sprzęt, który do tego celu używamy. My akurat używamy, no, bardzo uważam, dobrych opryskiwaczy Dominiaka. I preparatów, akurat tutaj nie ma tu specjalnego wyboru, używamy do zwalczania owocówki preparatu Madex Max. No i te trzy elementy, jak połączymy do kupy, efekt jest taki, jak możemy zaobserwować, czyli nie mamy uszkodzeń. Jakby ten park i ta owocówka nastręcza nam najwięcej problemów, dlatego no, przez cały sezon musimy się mocno nad tymi dwoma problemami skupiać. Także, no innych tam, wiadomo, mszyca, robimy ten jeden zabieg, jak właściwie wyznaczymy termin, to właściwie poza jednym zabiegiem tu kiedyś, jak zaczynaliśmy tę przygodę z ekologią, to mszyca była właściwie takim naczelnym szkodnikiem, z którym sobie nie mogliśmy poradzić, a to znowu generowało nam problemy na cały sezon, no bo jak nie poradziliśmy sobie w tym początkowym okresie kwitnienia, to rzutowało to i na plony, i na jakość tych plonów. No a odkąd mamy do dyspozycji preparat Nemazal, to właściwie ten problem zszedł na dalszy plan, bo ograniczamy się właściwie do jednego zabiegu i nad mszycą się przestajemy rozwodzić. Jeśli chodzi o nawożenie, to tak no właśnie, już, bo to jest też istotne, tak bo jak już kiedyś wspominaliśmy, nic poza tym tu nie ma, poza obornikiem. Mhm. Tak jak wspominaliśmy w dawce, tam rzędu tona 200 na hektar, no tam ciężko jest to dokładnie wyliczyć. I dodatkowym źródłem azotu są tu bakterie azotowe,
zawarte w preparacie Frien. I na dzisiaj i na jakość plonu, na masę plonu mogę stwierdzić, że no to nawożenie musiało być efektywne. Oczywiście wszystkie pomiary, analizy gleby, dzisiaj pobieraliśmy próby gleby, owoców, liści i będziemy to wszystko mierzyć, także pewnie jeszcze przynajmniej jedno spotkanie z Państwem dla Państwa przekażemy, żeby się podzielić wynikami, ale dzisiaj, jeśli chodzi o ocenę plonu, wizualnie uważam, że ona jest na zadowalającym poziomie. Takim cząstkowym informacją, które posiadam, jeśli chodzi o wydajność, to zerwaliśmy jedną kwaterę szampiona i to chciałem zobaczyć, jak wygląda plon i wychodzi to akurat z tej kwatery 48 ton. Także uważam, że przy relatywnie trudnym roku, wielu wyzwaniach i akurat w tej lokalizacji no, była długotrwała susza. Także to też mogło generować jakieś problemy z plonem. I jeśli chodzi o letnie odmiany, tak jak tutaj mamy takiego Samareda, Lobo, to tutaj trochę miała ta susza znaczenie i tu było widać po plonie, ponieważ owoce były relatywnie drobne. Ten wrzesień był już trochę bardziej obfity w deszcz, co ma też dwie strony. Z jednej strony nam wpłynął trochę na masę plonu, a z drugiej strony nam nastręcza niesamowitych problemów, jeśli chodzi o zbiór. Także plonu, generalnie sezon uważam za trudny, ale a z punktu widzenia agrotechnicznego udany. Ale teraz tak, jest plon ładny, dość duży i teraz w większości przypadków, jeśli chodzi o ekologię, to większość sadów ekologicznych to są sady, gdzie owoce później idą z przeznaczeniem na przetwórstwo. Natomiast przy tej jakości owoców i ilości coś będzie pewnie się dało sprzedać na deser. No i teraz trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć, no bo mimo wszystko przy dużej ilości owoców, no dobrze by było przechować, mimo że będą pewnie z tym problemy też, tak jak wiadomo, czy w konwencji z cenami prądu i utrzymania komór, to jednak należy o tym pamiętać, jeśli się ma takie jakości owoce, no to warto zrobić zabiegi przedzbiorcze, żeby choroby przechowalnicze też nie spowodowały straty. Oczywiście na deser będziemy próbowali to sprzedawać, tym bardziej, że przynajmniej niektóre odmiany, które no, są takie atrakcyjne pod tym względem, jak na przykład jak Gala Paskowana, czy Retina Prince, w którym teraz jesteśmy, ale nawet owoce przeznaczone do przetwórstwa. To też nie jest tak, że my sprzedamy ich w ciągu dwóch, czy trzech tygodni, czy miesiąca, tylko one też muszą być włożone do komory i przechowywane kilka miesięcy, bo tak te nasze kontrakty wyglądają, że musimy dostarczać te owoce do kontrahentów w dość długim terminie i rozłożone to wszystko musi być w czasie. I generalnie w tym systemie produkcji wielkiego wyboru nie ma. My generalnie, jeśli chronimy owoce preparatem Bitisan, który zawiera wodorowęglan potasu, chronimy je przed parchem, czy zabezpieczamy przed parchem, no to właściwie wpływa to też, bo to możemy zaobserwować też z doświadczenia, wpływa też na jakość przechowalniczą, że te choroby przechowalnicze się nie rozwijają. Generalnie skupiamy się na ochronie przed tym wtórnymi infekcjami parcha jabłoni, a takim ciekawą obserwacją jest to, że nie pojawiają się inne choroby przechowalnicze. To już akurat kilka lat już to robimy i taką obserwację dało się, takich wniosków dało się dojść. Jedynym mankamentem tego zabiegu jest to, i w tym roku to szczególnie jest widać, że no dość często pada, może to nie są deszcze o dużym jakimś natężeniu, ale już rzędu kilku milimetrów niestety powoduje, że ten środek jest zmyty. Także no, musimy te zabiegi po prostu powtarzać. Tak, a drugim preparatem, który w ekologii można stosować, to jest preparat Blossom Protect. Preparat ten zawiera grzyba Aurobasilium pululans, który jest antagonistyczny w stosunku do grzybów, które wywołują gorzką zgniliznę w przechowalniach. I to jest preparat, który właśnie nakładamy w okresie dojrzewania owoców, a więc preparat kolejny, który możemy zastosować w okresie przedzbiorczym po to, żeby uchronić przed chorobami przechowalniczymi. To jest taki środek, który może być również wykorzystywany do zwalczania zarazy ogniowej w okresie kwitnienia, natomiast w okresie jesiennym
właśnie w okresie zbioru czy tuż przed zbiorem do zapobiegania chorobom przechowalniczym. Tutaj w przypadku akurat jabłoni to jest gorzka zgnilizna. A więc nie tylko pojedyncze preparaty, ale coraz więcej tych preparatów biologicznych czy też takich prostych, które można czy stosujemy w okresie uprawy, ale takie dedykowane właśnie do ochrony przed chorobami przechowalniczymi, również takie preparaty istnieją i są zarejestrowane w ekologii. I zachęcamy do stosowania również tych preparatów, bo tak jak wcześniej tu Piotr wspominał, nie zawsze sprzedajemy bezpośrednio z sadu, ale również przechowujemy owoce nie tylko na deser, ale również te, które są przetwarzane w krótkim czasie, ale powinny być w jak najlepszej jakości, również bez chorób przechowalniczych. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. I do zobaczenia następnym razem. Coś jeszcze pewnie w tym roku powiemy, podsumujemy sezon. Podsumujemy nasze wyniki, które obiecaliśmy przedstawić. Tak. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.